Ostatni dzień wrzesińskiego weekendu muzycznego należał do zespołu Blue Café. 8-osobowy skład rozpoczął koncert z opóźnieniem, ale kilka tysięcy ludzi, którzy znów zapełnili rynek, czekało cierpliwie. Wokalistka formacji Dominika Gawenda na równi ze swoim talentem wokalnym korzystała z kobiecych wdzięków. Szybko okazało się, że Blue Café chce być czymś więcej niż tylko zespołem muzycznym. Wokalistka wykonywała z tanecznym duetem dopracowane układy choreograficzne. Muzycy też mieli swoje określone role poza instrumentalne. Na koncert złożyły się także efekty dymne i świetlne oraz kolejne układy choreograficzne. A także zmiany kostiumów wokalistki. Jak się okazuje, stoi za tym wszystkim cały sztab ludzi. Mamy grupę wspaniałych, bardzo twórczych, kreatywnych ludzi, których pozdrawiam z całego serca, którzy pracują z nami już od lat, bardzo w nas wierzą, ciągle wymyślają nowe rzeczy i są z nami cały czas. W tej chwili nie ma ich tutaj razem z nami ciałem, ale są duchem i pozdrawiamy ich i kochamy ich bardzo. Że to, że Blue Café wychodzi na scenę, to jest wielka praca. Ogromny sztab ludzi, których nie widać, a którzy stoją za sceną, którzy są w pracowniach, wymyślają ciuchy, żeby to wszystko miało ręce i nogi i potem jest super efekt. Jedną ze zmian, które miały wywołać ten efekt, było ustawienie osobnego podestu wcinającego się w publiczność, z którego skorzystał duet Gawenda, Rurak, Sokal. Jak ocenili cały wrzesiński koncert? Jesteśmy tak rozemocjonowani, tak szczęśliwi, że no, tak naprawdę trudno to wyrazić. Było tak pięknie, tak fantastycznie. Ach, piękny letni wieczór, muzyka i nasi fani. Nie ma niczego piękniejszego. Zaśpiewaliście jeden piosenkę Ave Maria, tak trochę nie pasuje do waszego repertuaru Blue Café. Tak, ale jest tak wzruszająca i tak piękna, że zauważyliśmy, że publika uwielbia tego rodzaju właśnie wzruszenia, wykonania. Że to piosenka, która nie, tak, nie ma repertuaru. Ona nie musi pasować. Ona jest ponadczasowa, oczywiście, że tak. A wszystkim pasuje do głosu Dominiki i do jej emocji, do jej wrażliwości, także ta piosenka myślę, że nie zna granic. Wrzesiński weekend muzyczny 2012 zakończył się podziękowaniami zespołu Blue Café. Dziękuję! Oraz życzeniami dobrej nocy od Szymona Krajniaka z ratusza. Do zobaczenia, dobranoc! Ale cała impreza to nie tylko koncerty. Poza artystami zarobili na niej także właściciele atrakcji towarzyszących, sprzedawcy i restauratorzy, którzy zdecydowali się otwierać lokale w nocy. Cała impreza to także praca dziesiątek ludzi z ekip technicznych. Ile kosztował tegoroczny wrzesiński weekend muzyczny i jakiej pracy wymagała jego organizacja? O tym już w najbliższym wydaniu Wiadomości Wrzesińskich.